Cześć, witajcie. Słuchajcie, za chwilę obejrzycie bitewkę z STA2, natomiast jak ją nagrywałem, to cały czas były to fazy ustawiania dźwięku tego poziomu głośności, więc no niestety wyszło tak, że w bitwie, którą zobaczycie, dźwięk otoczenia jest na tyle cicho ustawiony, że moje natężenie głosu jest po prostu głośne, więc jest to sytuacja odwrotna niż w większości przypadków, że to gra jest za głośno. Tym razem można powiedzieć, że trochę za głośno jestem ja, a gra po prostu jest za cicho. Natomiast no, po tym filmie zmieniłem ustawienia, podbiłem trochę dźwięki z gry, więc mam nadzieję, że w kolejnych bitwach będzie to wyglądało lepiej, a na razie jakoś mam nadzieję, że tą jedną bitewkę przeżyjemy, a w kolejnych jednak te dźwięki będą Wam bardziej odpowiadały. W każdym razie będzie trzeba eksperymentować, zmieniać jakoś ustawienia tak, żeby wszystko miało ręce i nogi. Dobra, to tyle mojego ględzenia. Obejrzyjcie bitewkę i widzimy się w kolejnych materiałach. Powodzenia, trzymajcie się. Hej. Cześć, witajcie. Witam w kolejnej bitwie na STA2. Mapa Prochorowka. Tryb spotkaniowy, górny resp. Losowanie znowu dobre dla tego pojazdu. Na ósemki, tylko po 3 dziewiątki na stronę. Oczywiście losowanie, matchmaking ma duży wpływ na to, jak się gra tym japońskim medem. Czyli im lepiej nas rzuci, tym więcej możemy ugrać. Zdaję sobie sprawę, że wyniki wykręcane na tym czołgu nie są może jakoś rewelacyjne, ale jak wiecie, pojazd ten również nie należy do jakichś super OP, żeby nie powiedzieć, że po prostu jest to pojazd dość przeciętny, zahaczający o cechy słabego w wielu sytuacjach. Ale ponieważ ja lubię drzewko japońskie, lubię ogólnie japońskie czołgi, to tak jak powiedziałem, będę ten czołg pokazywał u siebie na kanale, nawet jeżeli to będą bitwy, które w teorii, patrząc po wyniku obrażeń czy expa, nie są może jakoś super, super epickie. Ale chcę właśnie, żeby ten czołg również był w jakimś stopniu moim znakiem firmowym. Przyjechałem na środek, póki co nie zdecydowałem się w pierwszej fazie jechać na górkę, bo myślałem, że będzie tam jechało bardzo dużo pojazdów, bo tak to w pierwszej fazie wyglądało. Oczywiście wszyscy gdzieś się rozjechali na boki, gdzieś tam się zatrzymali, a ja niestety żałowałem wtedy, że na tę górkę się nie wybrałem, bo tak naprawdę znajduje się tam tylko bulldog. No cóż, jest to jakaś nauczka, że jeżeli już mamy gdzieś tam jakiś zamiar, żeby sobie pojechać, to raczej starać się tego trzymać. Zwłaszcza, że moje przypuszczenia o tym, że pół drużyny pojedzie pod górkę, okazały się mylne. Prochorowka jest dobrą mapą dla medów, zwłaszcza dla medów z opuszczaniem działa. Jeszcze z tej strony tym bardziej, zwłaszcza jeśli chodzi o jeżdżenie na hila. Teraz przyjąłem dwie potężne plomby od M103 i od ISA3. No i niestety pół hapsów stracone. A spowodowane jest to tym, że no, wroga drużyna obstawiła hila bardziej, a ja nie mam na tego hila podglądu. Z racji tego, że bulldog nic nie świeci. No tutaj się trochę zdenerwowałem, bo kompletnie nie widzę sensu w tym, co robi T29, czyli trzeci, zwłaszcza co robili na początku. Teraz trzeci łaskawie raczył się ruszyć. Jest drugi strzał dopiero w bitwie oddany. Dostałem 103. 471 punktów uszkodzeń. Moja drużyna kapuje bazę, wymuszając trochę ruchu na przeciwniku. To jest dość dobre w bitwach spotkaniowych. Jest 1 do 1, 691 punktów uszkodzeń. Potraciliśmy czołgi lekkie, jak widzimy tam na górce przeciwnik dość mocno się rozkręca. Jest stokowy Carnaveron, tam takie strzały bardziej na zasadzie leć, może trafisz, może nie trafisz, a wiecie, celność 0,37 daje się we znaki. No tutaj akurat jak zwykle odjazdy są w kamerze.
jeszcze, znaczy już podany jest sam wstępny termin wprowadzenia wersji 9.7, natomiast no ja dysponuję jeszcze sporą ilością powtórek z 9.6, więc pewnie przez jakiś czas, na pewno przez jakiś czas tych powtórek z 9.6 będzie zdecydowanie więcej. Ale myślę, że też może w niedzielę nagram jakiś taki filmik o tym, o pewnych zmianach właśnie, jakie zaszły, o tym, co... Zresztą zobaczycie generalnie. W sensie, jakie tam mam dalej koncepcje na ten kanał, czego można się spodziewać, w jakich ilościach. 3 do 4 cały czas sytuacja wygląda nieciekawie, natomiast mamy lekką przewagę w HP-kach. No i cóż, no bitwa nie jest jakaś dynamiczna, no ale no Prochorowka na środku, w ogóle Prochorowka ma to do siebie, że trzeba grać się bardzo ostrożnie, bo zły wychył, zresztą widzieliście nawet na początku, zły wychył spowodował, że straciłem już połowę hapsów, a teraz każdy zły wychył również może kosztować mnie utratę reszty tego, co posiadam. 4 do 6, dalej mamy przewagę w HP-kach, ale już niewielką. Jest to trójka, bardzo duży weak spot na wieży, który powoduje, że w wielu sytuacjach pojazd ten można spokojnie przebijać. Co dla kierowcy M103 jest bardzo denerwujące, wiem, bo sam aktualnie cały czas tą 103 mam w garażu, gdzieś tam zdejmuję na niej tylko gąski. Teraz bardzo głupi wyjazd ISA3, chociaż mi nie udało się też to, co chciałem, bo chciałem go zgęsić. Teraz na szczęście ktoś go złapał na gęsi i ja miałem możliwość ubić właśnie tego HTK. Teraz jeszcze Bulldog na gęsi. Wykorzystuję tę sytuację i w przeciągu dosłownie paru chwil zdobywam dwa fragi i 2679 punktów uszkodzeń jest póki co na tablicy. Jest is przycelowanie w wieżyczkę, tam dowódcy we włas. Znowu strzelamy. Niestety on teraz również dobrze strzelił. Zresztą w STA-2 ciężko źle strzelić, wystarczy nacelować na STA-2 i strzelić, no bo tu wystarcza. 3140 punktów uszkodzeń. CDC póki co jest nam bardzo mało użyteczny. I tak sobie staram się wyszukiwać jakieś okazji, czy ktoś się wychyli, czy się nie wychyli. Jest AMX-12T. Jest 12T, teraz próba strzału takiego bez pełnego skupienia. Na zasadzie może gdzieś tam się uda ten pocisk zbić, nieudana. Teraz chwilę odczekałem, aż zniknie. Aż nie będę wyspotowany, jest M103 świeci się, no ten AMX Acher Duchar na razie jest kompletnie bezużyteczny. Przyjechał E75, no niestety jak widzicie jego pomoc była bardzo krótka, bo właściwie skończyła się na tym, że przyjął dwa strzały i umarł. No, Prochorowka w niektórych przypadkach ma takie tendencje trochę zarówno jak i bagno, czyli dochodzimy do takiej ściany, gdzie żadna ze stron nie ma ochoty przyatakować i po prostu zabiera nam wtedy taka bitwa sporo czasu. Teraz 103 jest zajęta czymś innym, patrzyła ten, niestety nie wiem jak ja nie trafiłem, ale E50 zrobiło dobrą robotę. Szukałem przestrzału na tego ISA, jednocześnie musiałem tutaj bardzo ostrożnie wyjeżdżać, żeby nie zebrać pocisku, bo typ 61 mógłby mnie wykończyć na strzał.
10 do 11. Delikatna przewaga w FAPS-ach, ale w lufach już niestety nie, chociaż teraz CDC właśnie wyrównuje stan bitwy. W końcu po dość długim staniu z tyłu raczył się ruszyć. Ich CDC jest na dobicie. Teraz niestety zasadziłem kalafiora. Pojawiła się SU 122-44. Udaje się ją przebić. Wycofuję się. Strzał na blindzie, ale chyba. A nie, chyba weszło nawet. Teraz kolejny strzał, który udaje się tam strzelić. W międzyczasie suka obrywa jeszcze. I mamy teraz tutaj przed sobą dwa pojazdy, które są na dobicie, tylko trzeba odpowiednio umiejętnie to zrobić, a jednocześnie nie narazić się na strzał. O ile CDC nie jest w stanie mnie zdjąć na hita, no to suka jednak jest dużym zagrożeniem, dlatego na tego CDC-ka nie wyjeżdżam, bo po prostu boję się, że suka zdejmie mnie na hita i wtedy będzie już sytuacja nieciekawa. Na szczęście Sacher Duchar wykańcza tutaj CDC-ka z przeciwnej drużyny. Bulldog zrobił również dobrą robotę, pojechał teraz dalej i spokojnie, już wiedząc, że mamy przewagę 3 do 1, że suka jest na dobicie, decyduje się zaryzykować, ruszyć. Suka zostaje wyświecona, natomiast mnie, jak widzieliście, nie widziała. Dobre kamor zrobiło swoje i udało się wygrać. Gustik niszczyciel zostaje pokonany i zobaczmy screeny końcowe. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego oraz medal wsparcie, 867 punktów po asyście, 3758 uszkodzeń własnych, do tego dwa fragi, dało w sumie 1345 czystego expa, co oczywiście wystarczyło na Mkę na tym jakże przepotężnym medzie. 29 strzałów oddanych, 19 trafionych, tylko z czego 17 z penetracją, 3758 punktów uszkodzeń, z czego 1712 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane 2,5 km, zarobione na czysto prawie 94 tysiące, a expa z bonusami 2218. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kolejną bitewkę na STA2. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.